Dzień dobry, proszę Państwa, tu Perły z Pakamery, Beksi i Capri. Tak. I dziś będziemy rozmawiały o filmie animowanym, moim ukochanym, najukochańszym, najukochańszym z animowanych, który mogę oglądać naprawdę bardzo często i zawsze w nim odkrywam coś nowego, a mianowicie film Toy Story. Chodzi o część pierwszą. Chociaż wszystkie części są, wszystkie są ekstra. Mam nadzieję, że kiedyś omówimy wszystkie. Na razie jedynkę. I Capri oglądała po raz pierwszy, tak? Nie. Obejrzałam nie? Drugi raz, ale ja oglądałam Toy Story wiele lat temu. I po prostu tak. Musiałaś sobie przypomnieć, bo ja byłam przekonana, że to oglądasz po raz pierwszy. Jeszcze byłam wtedy młodą kapryldą. Młodą, niedoświadczoną kaprysią. Jest. Dobrze, film Toy Story to film z 1995 roku, wyprodukowany przez firmę Pixar i jako ciekawostkę powiem, że jest to pierwszy film, który został wyprodukowany, animowany film, który został wyprodukowany całkowicie przy pomocy technik komputerowych. Także taki można powiedzieć historyczny. No właśnie, ja wtedy tak, to historycznie wtedy go obejrzałam, to było faktycznie ładnych parę lat temu. No, i robił wrażenie, prawda? Zrobił wrażenie wtedy i na mnie robi wrażenie cały czas do tej pory. Powiedz, droga Capri, jak ty odebrałaś ten film teraz, gdy już jesteś dorosłą kapryldą i oglądałaś go po raz po raz pierwszy oczami dorosłej kapryldy. Dobrze powiedziane. No, ja go odebrałam jako taki film, coś więcej niż taką bajkę, z której można się pośmiać i obejrzeć tak sobie dla przyjemności. Bo to jest film bardzo pouczający, nie tylko dla dzieci, ale też i dla dorosłych. Ja dokładnie tak samo ten film odebrałam i w ogóle tak się utożsamiam z bohaterem chudym, bardzo, bo ja to po prostu każde jego słowo, każdą jego minę, każde przemyślenie chudego to po prostu znam z życia. W ogóle to może opowiemy. Zażyję tiktaka, tylko wybaczcie mi. Proszę bardzo. Na jodę. Bo na pewno nie wszyscy słuchacze, a może wszyscy oglądali to Toy Story. W każdym razie to jest to się dzieje w świecie zabawek. Zabawki prowadzą swoje własne życie. Ulubioną zabawką, te zabawki należą do Andy'ego. Ulubioną zabawką Andy'ego jest szeryf chudy. Oni się tam bawią po prostu jak są dwaj przyjaciele. I nagle są urodziny. Dzień takiego, nie nagle, urodziny są po prostu, ale dzień wielkiego niepokoju, bo nie wiadomo jaka nowa zabawka się pojawi. No i pojawia się po prostu zabawka kosmiczna. Bas Astral, który umie latać, migają mu światełka i chudy schodzi na drugi plan. No i go tam właśnie męczy i zazdrość. I temu Bazowi chce pokazać, że on nie jest taki hop-siup, prawda? Tyle tam historii się dzieje. Wszystkie zabawki pozostałe w ogóle też podziwiają tego Baza, także chudy takiego spotyka go i takie trochę odtrącenie. Właśnie, tam jest taki moment, kiedy nagle pościel Andy'ego zmienia się w pościel, była z wizerunkiem chudego i nagle jest wizerunek Baza Astrala, nie? I wszystkie zabawki jeszcze tego Baza podziwiają i chudy chce temu Bazowi udowodnić, że on nie jest aż taki wspaniały, jak myśli i to wszystko się w ogóle obraca przeciwko niemu, przeciwko temu biednemu chudemu, także ja doskonale
rozumiem właśnie tę zazdrość, tę rozpacz, tę bezsilność chudego i to takie właśnie takie odtrącenie i takie zejście na drugi plan. No ale potem to wszystko rozgrywa się zupełnie inaczej, bo dochodzi do tego, że Bas i Chudy zostają najlepszymi przyjaciółmi. No i żeby do tego doszło, żeby taka historia się wydarzyła, żeby los się nagle odmienił, oczywiście musi być ogromna tragedia, czy jakaś taka poruszająca, jakieś poruszające wydarzenie, bo bez poruszających wydarzeń praktycznie nie ma zmian. No i takim wydarzeniem jest to, że Chudy zupełnie niechcący wyrzuca Baza przez okno, bo to taką tam zrobił zabawę, nie chciał w każdym razie tego dopuścić i wszystkie zabawki oskarżają go o to, że on zrobił to specjalnie, żeby się pozbyć konkurenta. No co? On chyba chciał go wyrzucić, żeby on spadł gdzieś tam w jakiś kąt. A niestety wypadł za okno. No i później rusza na jego poszukiwania. Po pierwsze, żeby się zrehabilitować w oczach tych zabawek, no a po drugie jednak chyba robi mu się głupio, nie? Że trochę przegiął. No i tam po szeregu różnych wydarzeń trafiają do domu takiego niedobrego dziecka. Dziecko nazywa się City, ono niszczy wszystkie zabawki. No i tam w tym domu właśnie się takie najważniejsze sceny rozgrywają. Powiedz, czy któraś z tych scen cię tam jakoś specjalnie poruszyła? Tam u Sida? No, u Sida, czy... Czy w ogóle? U Sida. Wiesz co, u Sida to ta scena, kiedy nagle wychodzą te zabawki i one są takie, kurczę, poprzerabiane, takie pokaleczone, pozniekształcane i Chudy się po prostu boi, jest przerażony, on myśli, że one coś mu zrobią złego. Wiesz, go zjadł, jak zombie wyglądają, zombie. Nie? A tymczasem te biedactwa po prostu chcą mu pomóc, mu pomagają. Tam też, co one tam... Czy one inną zabawkę naprawiają? Jakoś już nie pamiętam, jak to było, ale w każdym razie okazuje się, że one są bardzo dobre i bardzo pomocne te zabawki. Także to jest ta scena, w zasadzie dwie sceny będą u Sida, bo druga scena jest taka, kiedy Chudy z innymi zabawkami daje w zasadzie mu nauczkę Sidowi, bo nagle przemawia. Tak. I tak, zabawki ożywają i Sid po prostu wpada w taki popłoch. I to jest takie właśnie, kurde, jakie to jest życiowe, że bardzo często właśnie okazuje się, że ten taki ktoś taki ten zły, czy co dokucza innym, czy nie wiem, czy ma przeświadczenie jakieś takie o sobie, że po prostu nikt mu nie podskoczy, to w takich momentach właśnie, takiej próby. Przekazuje tchórzliwy, tak? Okazuje się tchórzem, dokładnie, no. No i jeszcze druga, właśnie to, o czym mówiłaś, o tych zabawkach takich pokiereszowanych. Mhm. Jak często się wydaje, że no, takie osoby, nie wiem, nieprzyjazne, na pierwszy rzut oka nieprzyjazne albo groźne, okazuje się, że są bardzo dobre i pomocne i trzeba naprawdę... To jest taki też właśnie morał, że nie można nigdy po pozorach wyciągać osoby. Wniosków tak i sądzić po pozorach. A jak ty właśnie podchodzisz do, bo to takie było w sumie, prawda, ten Chudy się zachowywał dziwnie wtedy, gdy ten Baz się pojawił i on widział te wszystkie, tą całą fascynację Andiego tym Bazem, że on już tylko tym Bazem się bawi, że jego tam rzucił gdzieś w kąt. Jak ty odbierasz właśnie to zachowanie Chudego? Czy on naprawdę temu Bazowi źle życzył? Co? Dlaczego on się tak zachowywał, jak ty myślisz? Wiesz, ja myślę, że bardzo wiele osób może się utożsamić tutaj z tą sytuacją Chudego,
To jest takie, kurczę, z życia wzięte, bo chociażby, nie wiem, weźmy rodzeństwo, kiedy na przykład ktoś jest, urodzi się dziecko, jest na początku oczkiem w głowie rodziców, później przychodzi braciszek albo siostrzyczka i nagle się okazuje, że jest, dziecko schodzi na drugi plan i ten braciszek jest ważniejszy, czy ta siostrzyczka, nie? I wtedy rzeczywiście się dzieci zachowują w taki sposób. Często nawet później jako dorosłe osoby tak samo się zachowują właśnie, że próbują tak zwrócić na siebie uwagę, udowodnić swoją wartość, bo to jest tak jakby w tym momencie cierpi to poczucie wartości człowieka. Właśnie w dorosłym rodzeństwie to się zdarza, tak? Że chcą być jakieś tam, chcą coś udowodnić sobie nawzajem, chcą, tak? No raczej pytam, bo nie wiem. No szczerze tak, u mojego rodzeństwa różne takie sytuacje są, gdzie jak się popatrzy, to zachowania niektórych osób są komiczne. No, także że rzeczywiście jakieś próby udowadniania sobie, że ten jest lepszy, a ten to jest gorszy, a ty to masz lepiej, bo coś tam, nie? Trudniej, tak? Ty masz łatwiej. Tak, wiesz. Tylko ciekawe, że u dorosłych to wydaje po co, się, nie? Wydaje się, że dorośli ludzie, a zachowują się czasem jak dzieci. Myślę, że to jest to jakieś takie, kurczę, zaranienie, odepchnięcie na poziomie właśnie nieświadomego dziecka i gdzieś to w tej nieświadomości tkwi w człowieku. Ale to się różne są, przeróżne sytuacje, nie wiem, powiedzmy w szkole. Ktoś jest, nie wiem, jakimś tam wiedzie prym wśród kolegów i nagle przychodzi do klasy nowy uczeń. I bywa tak, że nowi uczniowie są, no nie wiem, czasem marginalizowani, a czasem bywa, że jak jest ktoś taki fajny, to potrafi zająć miejsce lidera, nie? I wtedy faktycznie to jest takie wszystko, kurczę, z życia wzięte, takie bardzo życiowe. Mi się na przykład... Bardziej życiowo. Tak, ta sytuacja między Sidem a Bazem to... No to mi się na przykład nasza sytuacja przypomina. Między chudym a Bazem chyba. A jak ja powiedziałam? Sidem a Bazem. A, między chudym a Bazem, tak. O Jezu. Już mi się... Ale powiedz, która? A, pamiętam. To nie mówiłyśmy tak, jak ty się pojawiłaś i nagle... Ja przestałam być gwiazdą. Ja przestałam być gwiazdą rymów. Bo ty taki, tak już mówiłyśmy o tym, ty taki wiersz walnęłaś, żeby tam normalnie kapcie spadły i byłam zrozpaczona i ty jeszcze umiałaś grać na gitarze, o matko, i śpiewałaś, ludzie. A teraz mi się odechciało, no widzisz, z czego to zazdrości? Jak ja to przeżyłam. No, także... Ale ja mam inną metodę, niż ja nie chciałam cię wsadzić w kąt, właśnie ja to... Kurczę, ja to od razu... Ja pamiętam, ty się chciałaś usunąć właśnie i na mnie tak. Po prostu wtedy ogromne wrażenie zrobiłaś, że ty nie chciałaś żadnych mi świń podkładać, nic, tylko po prostu tak jakby, nie wiem, poddać się i zejść mi z drogi. I naprawdę wtedy dla mnie pokazałaś się jako niesamowita osoba, naprawdę. To dla mnie tak, szok. Bo stwierdziłam, że to nie mam co z tymi swoimi tam dokonaniami artystycznymi pod tytułem rybowanki, że ja już w ogóle nie mam co tam skakać, bo nowa gwiazda się urodziła. Narodziny gwiazdy. Narodziny gwiazdy nastąpiły. No. Ja już powinnam odejść, ale potem kurczę, ja nie wiem, ja taki właśnie mam dziwny ten... Aż teraz zaczęłam analizować aż swoje zachowania właśnie przedziwne, bo ja mam takie coś właśnie się usunąć, się jakoś tak wypłaszczyć, a potem próbuję współpracować, wiesz, takie coś, że tak, że jakaś taka przychodzi chwila rozsądku, że sobie myślę, matko, przecież jest miejsce dla nas dwóch, tak? Właśnie. Jest miejsce dla nas, dla większej ilości. Tak. Że jakoś to trzeba ratować, że ten umie to, ten umie to, to i każdy ma szansę się jakoś tam pokazać, nie? Przecież gwiazda nie musi być koniecznie tylko jedna. No właśnie. Wszyscy możemy wspólnie być gwiazdami. Żeby być jedną wielką konstelacją, plejadami. Tak, no i ktoś tam umie... Nie wiem, ktoś umie coś innego, każdy ma jakiś talent, tak, i chudy z Bazem w końcu doszli do takiego porozumienia.
ja chciałam powiedzieć o swojej, to o takim momencie, najbardziej takim poruszającym, też mam kartki, najbardziej poruszającym dla mnie, a no właśnie, to był taki moment poddania się, matko, to ja Baza chyba przypominam, i Baza, i Chudego, ludzie. Jak Baz zobaczył w telewizji, że rzeczywiście jest tylko zabawką, zobaczył reklamę zabawek i że on nie pochodzi z kosmosu, nie jest kosmonautą, żaden tam statek kosmiczny po niego nie przyjedzie. I po prostu że nie tak lata, się poddał, tylko spada. Że nie lata, tylko spada i po prostu zupełnie dostał, nie wiem, no strasznego załamania nerwowego. Tak, tak. Mhm. Dał się ubrać, przebrać za hrabinę, tak, bo siostra tego Sida go zabrała do pokoju i on tam pił herbatkę, siedział w jakimś kapelusiku, w jakimś fartuszku i po prostu totalnie był już taki zdołowany i zwątpiony. Wiesz, on taki kryzys przechodził chyba osobowości, bo się zaczął nawet utożsamiać z tą hrabiną w pewnym momencie. Tak, bo jemu no. Było tak po prostu wszystko jedno, że już chciał być hrabiną, tak. To i starał tak. Się być tą hrabiną. Dobrze. Tak. To było śmieszne, ale to takie było tak. Też naprawdę pouczające. Tak, tragikomedia, no. No, bo w tym momencie właśnie ten Chudy, który przedtem taki się czuł zdołowany i taki już po prostu niepotrzebny nikomu, to on go do życia, nie? Tu przywołał powiedział, ty jesteś Baz Astral, o tobie marzy każde dziecko. Ty jesteś super zabawką, nie? I jakoś go tam przywołał do porządku i spowodował, że udało im się w ogóle od tego Syda wydostać i z powrotem do Andy'ego, nie? Bo tam jeszcze był taki dramaty przecież straszny, że Andy się przeprowadzał, prawda? Oni się gdzieś przeprowadzali, już przyjechała ciężarówka, już wszystko było spakowane i w ogóle jak oni by nie uciekli, to nie wiadomo, jakby później znaleźli tego Andy'ego. Matka, jakie to było dramatyczne. No, jak ja się denerwowałam, jak oni lecieli na tej tą rakietą. Przypomniał mi się wyścig szczurów. Leciałyśmy rakietą. Dobrze, tak. Opowiedz o tym autobusie. Musimy to zrobić kiedyś. Tak, no to o matko też genialne. Też uwielbiam ten film. Ale wiesz, że a propos tej sytuacji, co teraz mówiłaś, to ty mi bardzo często tak właśnie próbowałaś mnie z dołków wyciągać i mi powtarzałaś, że ty jesteś super. Jesteś Baz Astral. Tak. No. Tak, no bo to jest tak. No. Po pierwsze trzeba mieć przekonanie o tym. Tak. I ja miałam takie, mam o tobie takie przekonanie, że gwiazdka pobyśności zaświecić musi i zaświeci. A może już nam świeci, możesz to, że sobie tu nagrywamy tę audycję, to już jest nasza gwiazdka, bo w sumie przynosi nam to radość. Mhm. Jest tam przyjemnie i fajnie. To może to. Trzeba mieć przekonanie o tej drugiej osobie takie dobre, no i trzeba ciągnąć za uszy, no, z całej siły. I Chudy też miał przekonanie o Bazie, prawda? Bo z jednej strony no, był zazdrosny, ale z drugiej strony wiedział, że Baz jest super ekstra zabawką, więc... No właśnie, o której każde dziecko marzy. Trzeba go ratować. Także jak Capri tu wpada w jakieś różne dziwaczne doły, to po prostu trzeba ciągnąć, bo to przecież nie do pomyślenia, żeby ktoś taki wpadł w jakiś dół i tam siedział. Także ze wszystkimi pomysłami będę cię zawsze wspierać i ciągnąć. Teraz się popłacz, drogi Bazie. Ja chciałam skorzystać z tej sytuacji, z tej okoliczności. I przy wszystkich tu obecnych chciałam podziękować za to wsparcie. I też i chciałam powiedzieć, że też faktycznie też się momentami utożsamiam właśnie z Bazem, bo też jakiś czas też temu... Chcesz być hrabiną? Tak. Być herbatkę? No. Wyjątkowo powiem suchar. Proszę bardzo. I ja nie, mówi hrabia. Czy cytryna ma nóżki? Nie, jaśnie panie hrabiu. O cholera, znowu wycisnąłem kanarka do herbaty. No i dobra, żydła. No, co z tym Bazem?
No więc ja też to już mi się troszkę ciągnie, bo jakiś czas temu właśnie miałam też chyba taki kryzys, takie łubu-dubu było i nagle, kurczę, duże rzeczy mi się pozmieniało w życiu, w sposobie myślenia i tak dalej. Też nawet ostatnio wam to pisałam, że czuję się, jakbym straciła supermoce właśnie, a może w sumie nigdy ich nie miałam, bo jestem właśnie jak Bas Astral. I też zaczęło do mnie docierać, że no bo ja zawsze byłam indywidualistką i nagle do mnie zaczęło docierać, że jest cała masa ludzi, którzy są, znaczy może niekoniecznie cała masa, ale że tak naprawdę jako ludzie to jesteśmy wszyscy tacy sami, tylko powiedzmy pewne tam rzeczy nas, nie wiem, jakieś cechy charakteru nas odróżniają od siebie, no i powiedzmy jedni są bardziej pospolici, drudzy mniej pospolici, a wśród tych mniej pospolitych też nie brakuje osób wyjątkowych, bardziej lub mniej. I tak kurczę, w pewnym momencie doszłam do wniosku, że może nie liczy się ten indywidualizm, tylko zupełnie inne rzeczy w życiu się liczą i tak sobie teraz ostatnio to odkrywam, co się tak naprawdę w życiu liczy. No także... Może... Chyba się nie dowiemy. Chyba nie, no. Tak... Nigdy coś naprawdę w życiu liczy. Liczy się chyba to, co lubimy. Znaczy dla każdego się liczy to, co lubi robić, to nie wiem. Ach, najważniejsze to... Nie wiem, co. No właśnie. No właśnie, co jest najważniejsze w życiu? Najważniejsze, żeby być zadowolonym. No tak, chyba, w sumie tak. Żeby mieć jakieś powody do zadowolenia. Przede wszystkim chyba, żeby zero stresu. Ja ostatnio to u siebie staram się praktykować. Zero stresu. Zero stresu, luzik, light. Po prostu co by się nie działo. Ja też będę tak praktykować, tylko że... O matko, ja mam ten właśnie, ja pracuję w tej korpo. Ciężko. No właśnie, to trzeba by było pracę zmieniać, a weź zmień, no nie? Nie, już pracy raczej nie zmienię, już będę tu pracowała do końca życia. No chyba że nam gwiazdka pomyślności. Chyba, że nam gwiazdka pomyślności. Nigdy nie zagaśnie. No, może tak się zdarzyć, ale no ciężko jest, bo jest dużo ludzi. Dużo tych właśnie różnych pomysłów i ciężko się w tym pozbierać, żeby zachować taki święty, anielski spokój. No ale też się staram. No pewnie. Także jakoś to leci. Dobra, w każdym razie moim takim odstresowaczem jest właśnie to, że sobie to wszystko zapisuję, te różne historie korporacyjne i dobrze mi to robi. O. Tak, a wiesz także, co? No, proszę. Jeszcze mi się przypomniała jedna scena, która w sumie może nie zrobiła na mnie wrażenia, ale znaczy nie aż takie jakieś priorunujące, ale takie, no zwróciła moją uwagę. To jest ta scena, jak oni obydwaj trafiają do tej budki z tym takim szponem wyjmującym, co się wrzuca monety. Przetrąciłam mikrofon. No, taka budka, gdzie rzucasz monety, szpon wyjmuje tą zabawkę. No. O ile ją wyciągniesz, bo to jest oczywiście wszystko tam ustawione. Jest łatwe. Tak, ale to chyba to jest nastawione, to, że tam co któraś zabawka jest wyjmowana i podobno... Chyba są na to też techniki, bo znałam takiego człowieka, który wyciągał za każdym razem. A, patrz, no widzisz. No w każdym razie, co mnie to... Tylko którą chcesz maskotkę? Dobra. No i tam jak, kto tu rządzi? On, szpon, no nie? To właśnie takie, kurczę, dało mi do myślenia, że kurczę, czasem tak jest człowiek, że ma nad sobą takiego szpona, nie? Który go gdzieś tam wciąga w jakieś sytuacje i czy tam wyciąga z czegoś, chociaż człowiek by nie chciał, nie? A nagle czuje się wyciągnięty, tudzież wciągnięty w coś, nie? A te właśnie te zabawki z tego boksu całego właśnie, że traktowały to jako wybranie. Więc w sumie tak, że to jest, ten został wybrany, został wyciągnięty, nie? No ale to też z tym wybraniem to było tak, że powiedzmy, jedne zabawki trafiały do jakichś normalnych dzieci, a akurat nasi... Do Sida. Tak, a nasi bohaterowie do Sida. I właśnie co do Sida, to tak, mam takie sobie tutaj notatkę,
zapisaną, że właśnie on mi się skojarzył, w zasadzie to jest psychopata. Taki mały psychopata, tak jakby miał już osobowość taką psychopatyczną, bo on nie tylko, powiedzmy, się tutaj, no nie wiem, wyżywa na tych, no nie wiem, jak to nazwać, znęca się nad tymi zabawkami z jednej strony, ale z drugiej strony on też i nad tą młodszą siostrą tam się znęca, może nie tak jak nad zabawkami, ale tam dokucza jej, nie wiem, zabiera te zabawki, niszczy. Też jej niszczy zabawki, tak. Tak, więc to jest taki, kurczę, mały psychopata właśnie i to mi się w tym momencie przyszło takie skojarzenie, też tu w sumie może trochę mi się Chudy jako cowboy skojarzył, no ale później dalej mi tak jakby pasowało do tego Sida serial, który jakiś czas temu oglądałam na HBO, serial Westworld, żebym nie zasapleniła. To jest na podstawie jakiegoś tam starego filmu, no i pokrótce powiem, że chodzi o to, że to się w tym serialu rzecz dzieje tak jakby w jakiejś tam przyszłości, gdzie ktoś stworzył taki park rozrywki stylizowany na taki właśnie dziki zachód. I bogaci ludzie sobie tam wykupują, powiedzmy, jakby to nazwać, wczasy i sobie mogą, powiedzmy, wchodząc do tego parku, wchodzą na taki dziki zachód, są kowbojami, z tym, że mieszkańcami tego parku są tak zwane hosty, czyli, no nie wiem, roboty, sztuczna inteligencja, takie androidy, które niby nic nie czują, no ale w sumie są zaprogramowane, żeby zachowywały się tak jak ludzie. I o co chodzi w tym filmie, że właśnie ci ludzie, którzy idą do tego parku zabawić się, to mogą robić co chcą, nie ponosząc żadnych konsekwencji, więc te hosty są krzywdzone, zabijane, gwałcone i tak dalej. Bo ludzie, którzy to czynią, no tłumaczą sobie, że to jest tylko maszyna, to jest taka zabawka, nie? Że to nie czuje nic, nie? Ale gdzieś w tym momencie ten serial pokazuje takie to drugie dno, właśnie tą ludzką naturę, że człowiek, gdyby nie musiał ponosić konsekwencji, to właśnie bardzo często byłby takim potworem, nie? Jak ci ludzie właśnie dobrze bawiący się w tym parku, nie? I tu właśnie to mi się z tym serialem skojarzyło, że właśnie, kurczę, taki mały Sid psychopata krzywdzi zabawki, no bo to są tylko głupie zabawki, które nic nie czują, nie? Ale to chodzi o coś więcej. To nie chodzi o to, że ty zniszczysz zabawkę, że jej nie uszanujesz, tylko chodzi o to, że właśnie już w tym Sidzie rozwija się taka ta patologiczna osobowość. Podłość, tak. Także to ma potrzebę takiego, no, takiej podłości. No właśnie, i te tutaj taki u mnie jest wniosek, że tak samo można by to odnieść do szacunku rzeczy. Nie wiem, czy ktoś, no nie wiem, szanuje ubrania, w których chodzi, albo sprzęty, które ma, czy tam, powiedzmy, no bo wiadomo, rzeczy się zużywają, ale są ludzie, którzy tam, nie wiem, no nie mają szacunku do pewnych rzeczy i powiedzmy te rzeczy, no nie cierpią, to są tylko przedmioty, ale sam fakt, że ten człowiek w bardzo podobny sposób będzie traktował, nie wiem, zwierzęta czy ludzi, nie? Bo to już jest bardzo tak, ciekawie, no nie? I to już jest taki po prostu sposób bycia i zdradliwe jest to, że ktoś myśli, że, nie wiem, niszcząc coś, co nie ma uczuć, co nie odczuwa, to ja mogę się czuć usprawiedliwiony, nie? A tu się okazuje, to że to... wandalizm, tak, tu jeszcze, nie? No, wandalizm. O wandalizmie więc, możemy właśnie też tutaj wspomnieć. I to chodzi o to, że to jest tylko wierzchołek góry lodowej. O, wreszcie. Tak. No, wreszcie no, ale wandalizm jest dla mnie zupełnie niepojęty, nie? Niszczenie jakichś przystanków, mazanie. U nas, tu teraz gdzie mieszkam, dwa razy ktoś windę zepsuł. Najpierw jedną, potem drugą. Tu człowiek przychodził i reperował. W ogóle, wiesz, jest zupełnie nie wiadomo po co. Skąd to się bierze w tych ludziach? Nie wiem, czasem trochę młodzi ludzie bardzo to się popisują jeden przed drugim, jaki jestem straszny, tak? Może tak demonstrują swoją siłę. Ale to jest wszystko tak jakby brak... Tak wszystko okropnie wygląda, nie? Po takich aktach wandalizmu.
Nie wiem, to jest brak świadomości, brak jakiegoś poczucia własnej wartości, bo to jest tylko po to, żeby się popisać. Żeby się poczuć lepiej, że ktoś mnie doceni, no nie wiem. Chyba a jeszcze jednocześnie tak, też jakieś wyładowanie złości, bo tak. Inni ludzie z tego nie skorzystają, tak? Inni będą no tak. Mieli brzydko. Czy ogólnie po prostu połamane, nie usiądzie, wyładowanie agresji. No właśnie, tak. No. Tak jest. No. Matko, i od filmu to historii przeszłyśmy do wandalizmu. Nie spodziewałam się tego powiedzieć. No to jeszcze jedno mam spostrzeżenie zapisane tutaj. No. Patrz, a miałyśmy długo nie rozmawiać, jak to można odpłynąć? No tak, ale zobacz, widzisz, to historia jest taki pouczający. Bardzo, bardzo. I tam jest taka zabawka, to po angielsku się nazywa Mr. Potato Head. Ten pan ziemniak, pan bulwa, w świetnym następnych odcinkach też. No. Więc chodzi o to, że pan bulwa to ma odczepiane części ciała i zabawa polega na tym, że można mu, nie wiem, oko przyczepić tam, gdzie usta, albo ucho tam, gdzie wąsy i tak dalej, nie? I dlaczego to zwróciło moją uwagę, bo przypomniała mi się taka piosenka, taka dosyć młoda piosenkarka, nie wiem, czy wszyscy ją znają, nazywa się Melanie Martinez i no ona ma, to jest specyficzna osoba, to trzeba by zobaczyć jej teledyski, posłuchać jej jej twórczości, żeby zobaczyć w jaki styl ma ta dziewczyna. Ja tylko mogę powiedzieć, że ona na przykład ma taką fryzurę, gdzie się stylizuje na tak jak Cruella de Vil, tak? Ze 101 Dalmatyńczyków, czyli takie pół głowy czarne. Białe, pół czarne, nie? I ona na podstawie tej bajki Hołdy sobie... Hołdy z brodę miał taką. No tak, no więc ona tutaj fryzurę ma na przykład od tej Cruelli, to wszystko zaczerpnięte. Bardzo ładnie śpiewa, ma dosyć ciekawe piosenki, aczkolwiek dawno jej nie słuchałam i ona ma właśnie taką piosenkę Mr. Potato Head i chodzi w tej piosence o to, bo to jest właśnie ten symbol tej zabawki, a chodzi o to, bo w teledysku jest tak jakby przedstawiona historia dziewczyny, która tam no, jest zakochana, ma jakiegoś tam faceta i on niby ją kocha, ale tak jakby ją kieruje na operację plastyczną, nie? Żeby, no jest ładna, ale jeszcze żeby ją upiększyć. No niestety ta po tej operacji jest odwrotnie, że ona jest oszpecona, nie może na siebie patrzeć, no a ten ukochany sobie już jakąś tam następną znajduje, nie? I to jest takie pokazane właśnie chyba w tej piosence, jeśli dobrze pamiętam, że no właśnie to podejście, takie okrutne podejście, że człowiek jest jednak piękny taki, jaki jest, nie? Że nie ma co poprawiać i że człowiek nie jest jakąś tam rzeczą, nie? Że którą tam można zmieniać, nie? Także... A jeżeli chce poprawiać, to niech poprawia sam dla siebie, nie, ale nie dla narzeczonego. No, bo no właśnie. No. Jakieś faceta, no to już na pewno przesada, prawda? Znaczy chodzi o to, że no, żeby po prostu nie patrzeć na człowieka, to aż tak przywiązywać jednak, mierzyć wartość człowieka w jego wyglądzie, nie? Bo nie wygląd świadczy... O nas, nie? O naszej wartości. Wspaniale. Boże, jakie mam ostatnie przebłyski. No, jakie wspaniale to ujęłaś. I przy filmie tej historii. Zobacz, ile można morałów wyciągnąć. No. Ile można morałów, tak, wyciągnąć. Dla mnie to ten taki właśnie ten etap tej zazdrości, a potem jednak opamiętania się, to był taki najistotniejszy, a ty jeszcze proszę i o wandalizmie, i o operacjach plastycznych, o zmianach na podstawie pana bulwy. Tak. Naprawdę. No. Super, także zachęcamy wszystkich serdecznie. Jaka jest twoja ocena? No to oczywiście, chwila, biorę ciuposkę. Czy? Brawo. Czy tak, bo... Ja też czy. Ja to mogę w kółko oglądać. Tak, no, bo naprawdę myślę, że jak obejrzę jeszcze raz ten film, to jeszcze więcej rzeczy zobaczę i jeszcze więcej będzie przemyśleń. No, tylko najbardziej taki poruszający, chociaż wszystkie są poruszające, ale trójka jest taka, że ja tam płaczę po prostu. A czekaj, wiesz co? Do pieca jadą. Ojejku,
To nie mów, nie, nie mów. Wiesz co, jeszcze, nie, nie jeszcze, jeszcze jedna mi się przypomniała, teraz nie, nie zapisałam sobie, ale jedna postać mi się z filmu przypomniała. To Pastereczka, tak? Tak, Pastereczka w czwartej części jest. Tak, i w ogóle cała ta sytuacja, zakochany. Bo to jest wszystko takie, kurczę, życiowe. Że zobacz, jak, tak. Jak nagle w jednej chwili wszyscy kochają chudego, a za chwilę, kurczę, nagle wszyscy go nienawidzą, nie? I to jest tak jak w życiu, że dziś jesteś, umarł król, niech żyje król, nie? I, a ta Pastereczka to jest taka, tu z jednej strony niby taka bezbronna kobieta, którą tam... chudy broni, nie? Oczywiście tak, to owieczki uciekają. Owieczki uciekają, niby taka prosta laleczka, nie? A ona jest taka mądra, jak ona nie ocenia. Ona mówi, no czekajcie, broni tego chudego. I to nie chodzi tylko o to, że powiedzmy, to wynika z jakichś tam uczuć, nie? Bo ona też mówi coś takiego, że mam nadzieję, że to nie jest prawdą, nie? To, co tutaj się dzieje. Ale ona tak podchodzi z takim dystansem do tego właśnie, że z jednej strony taka krucha, taka delikatna, a z drugiej strony taka mądra, taka w tym wszystkim, nie? Tak, że mi się podoba, tak. Że pochopnych wniosków nie wyciąga. Mm-hmm. To bardzo słusznie o Pastereczce tu zauważyłaś. No ale to wszystko przemawiało przeciwko chudemu, nie? Bo cały dowody czas... Wszystkie dowody były przeciwko niemu, rzeczywiście. Mm-hmm. Bo cały czas tego baza tam prześladował trochę, no tak trochę go wyśmiewał, może nie prześladował, źle powiedziałam, wyśmiewał go i cały czas przed tymi zabawkami innymi udowadniał, że on nie jest aż taki wspaniały. No, tak. No i później praktycznie chyba, tam chyba nikt nie widział, jak to było naprawdę. Czy ktoś na końcu jednak zeznał, że pamiętał, że było inaczej. No wszystko wyglądało na to, że on go specjalnie wyrzucił. I chociaż tak, i z innej strony patrząc, to przecież znali tego chudego i widzieli, jaką on jest osobą, więc straszne też jest to, że uwierzyli, że on nagle tak się zmienił, tak, że nagle stał się zły. I że go nie wysłuchali tego, co on mówi, tylko od razu już tak. Już tak w jednej chwili już tak. Go ocenili, tak. No i tak to jest, tak jak w życiu, że wszystko się może odmienić w jednej chwili, po prostu masz przyjaciół, już coś tam pójdzie nie tak jak trzeba i już przyjaciół nie ma. Ale z nami tak nie będzie nigdy. Z naszymi słuchaczami. Never. Tak. My będziemy zawsze tkwić przy sobie. Dobrze. Na dobre i na złe. I tym miłym i wzruszającym optymistycznym akcentem kończymy. Optymistycznym. Życząc wam miłych chwil z filmem Toy Story i życząc wam przyjaźni takiej mimo wszystko, że każdy zawsze będzie w was wierzył. Takiej przyjaźni wam życzymy. I kończymy. I żebyście byli dobrą hrabiną. Tak. No. I żebyście byli wybitnym bazem i przyjacielskim chudym. Tak jest. I żebyście na swojej drodze nie spotykali żadnego Sida, a jeśli jakiś się pojawi, to żeby uciekał w popłochu. Tak. Tak jak w bajce. No. Pa, pa. Pa, pa.